Już dawno na stadionie przy Jurowieckiej nie było tak równych sobie drużyn. W konfrontacji Beniaminka ze Spadkowiczem z pierwszej ligi ten drugi jest zawsze faworytem. Tym razem było odwrotnie. Białostoczanie przystąpili do meczu w roli drugoligowego lidera. Jednym z najbardziej aktywnych Jagiellończyków był Wojciech Kobeszko, a wśród Szczecinian Michał Łabęcki. W regulaminowym czasie 90 minut żadna z drużyn nie zdołała rozstrzygnąć spotkania na swoją korzyść. O wygranej miała zdecydować dogrywka. I tak się stało. W ostatniej minucie pierwszej jej części bramkę na miarę zwycięstwa zdobył Łukasz Tyczkowski. A nie była to jedyna okazja do strzelenia gola. I poprzeczka, i ja widziałem rzut karny na Darku Ładce. No i oczywiście 20 sekund przed zakończeniem dogrywki, pierwszej połowy dogrywki, bardzo szczęśliwe uderzenie Łukasza Tyczkowskiego. Łukasz pisuje się jak Joker prawdziwy. Dobrze spisuje się też cały zespół Jagiellonii, który w tej rundzie nie poniósł jeszcze żadnej porażki i jest zdecydowanym liderem drugoligowych rozgrywek.